To było zrealizowanie tego, co od Jezusa niesiemy w sobie właśnie i o czym powinniśmy zawsze pamiętać, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Człowiek cierpiący tak naprawdę jest człowiekiem wielkim i my, dotykając przestrzeni jego cierpienia, stajemy się też podobni do Jezusa. I dla mnie to było nieustanne odnajdywanie śladów Bożej miłości do drugiego człowieka przez naszą posługę. I bycie w hospicjum do dnia dzisiejszego to jest właśnie podnoszenie godności ludzkiej, służenie tej godności, ale przede wszystkim właśnie uszczęśliwianie tego, żeby z oczu nie płynęły mu łzy, żeby ten człowiek miał uśmiech i poczucie spełnienia. I to jest właśnie najważniejsze w misji hospicyjnej, że wchodzimy w przestrzeń samotności i stajemy się wspólnotą. I Bogu dzisiaj dziękuję za 30 lat misji hospicyjnej. Za 30 lat właśnie tych ludzi, którzy na przestrzeni codzienności pojawiali się właśnie z takim otwartym gestem rąk, serca, umysłu i powiedzieli: hospicjum Świętego Kamila musi być, bo ono przemienia świat.